SL Toys. Kłamiecie. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś widzimy się tutaj z SL Toys. SL Toys ma złą sławę, więc oni już chyba dziś nie będą ratowali honoru. Zresztą przypuszczam, że tak tego nie zrobią. Chamsko ukradzione grafiki, proszę, to jest to, z czym się spotykamy. 4 zł to z czym spotkała się pani przy kasie w Chińczyku pewnym. No i jest to Pokémon Go. Jakiegoś czasu mówiłem wam, że w Pokémon Go ja gram i... przestałem. Ja wam szczerze, znudziła mnie ta gra. Przestałem grać Pokémon Go, także w ogóle te konto będę was sprzedawał. No nieważne, moi drodzy, nie po to się tutaj spotkaliśmy. Mamy tutaj, ja nie znam typa, no aż to raczej nie jest, bo aż miał czerwoną czapeczkę. Ktoś z drużyny R, no bo na to by wskazywały literki RR na czapce oraz na bluzie. Jest tutaj Gengar, jest Pokéball i jest tutaj informacja, żeby komórka, łączyć to z komórką. Ja bardzo wątpię, że to jest w jakikolwiek sposób związane z jakąkolwiek aplikacją. Jest to tylko chamski chwyt z Pokémon Go, czyli że wiecie, żeby było wiadomo, o co chodzi, chociaż w ogóle ta gra tak też nie wygląda, chociaż dobra, jest może, dobra, no nie, dobra, jest trochę w miarę podobna. Pokémon Go oczywiście też kradzione logo, mówię kradzione, może kupili, ale bardzo wątpię, że ktoś kupił prawa do tego. Jak jeszcze były wersje, no dużo ciekawszych, co to w ogóle za Pokémon, tego nie kojarzę, to będzie Ash, nie, chyba prędzej i to. Czyli ja mam dwóch jest z Erki i ja mam jednego z nich, super, czy to jest ten główny z Erki zły? Chyba nie, Charmander w ogóle śmieszny, w ogóle dużo śmiesznych, tu jest ciekawe, bo patrzcie jaka to była fajna główka, nawet powiedział tego stwora. Ja akurat główki nie mam. No dobra, moi drodzy, zobaczymy, z czym to się je. A nuż dzisiaj SL Toys uratuje troszkę swój honor. Może, kto wie, moi drodzy. No niestety spotykamy się tu z tym, co mnie boli mocno. O, spójrzcie. Aha, dobra, nie. Troszkę honorku muszę zwrócić, ponieważ to jest realny klocek, faktycznie. Jakby się tu przyjrzeć, to idzie to dostrzec, że to są klocki. Aj, ja ślepy. Kurde, dużo tych decybeli na oczkach, to człowiek takich rzeczy nie widzi. W płytku jest pusto, nie dostajemy więc niestety instrukcji. Pierwszy minusik, oczywiście, spojrzymy na to i trzeba by być jakimś, wiecie, nie do końca, żeby nie wiedzieć, jak to zbudować z tego rysunku tutaj. Oczywiście, ale jak wiecie, ja fanem instrukcji jestem, gdyż jak zburzę sobie to za kilka lat, jak to odbuduję, nie wiadomo, w ogóle nie będę pamiętał, to kiedy coś miałem. Oczywiście informacja, że to się w środku może się różnić trochę od opakowania, uwielbiam tą informację, bo to znaczy, że w środku może być wszystko. A nie zapominajmy, że były tu już takie podróbki, że dosłownie zawartość się mocno różniła od tego, co na opakowaniu. I takie klocki niestety dostałem raczej niskie oceny za samo kłamstwo, więc nieraz takie rzeczy się działy, tak? Więc tutaj, jak widzę już ten napis i mam pełną świadomość, znaczy zawsze ją mam, ale tu jest jeszcze gorzej, moi drodzy. Co my tutaj mamy? Mamy Hipolka. Dobra, mamy Hipolka. Tak jak mówiłem, z SL Toys, w ogóle śmieszne widzicie tutaj wejście, żeby nie było. Z SL Toys spotykałem się kilka razy. Tu pewnie w narożniku już wam jakieś odsyłki robiłem, odnośniki, także zapraszam was serdecznie, jeżeli nie widzieliście. Klocki te dobrze nie wypadły, w sensie, no i tu też widzę, no moi drodzy, nogi chodzą bardzo, bardzo ciężko, widzicie, cały stolik wręcz się trzęsie, a ja ledwo ruszam tymi nogami, nawet, a jeszcze dodatkowo trochę stułowia nam wychodzi, ten członek drużyny R, brygady R, nie myślcie to, że to jest jakiś inny członek, moi drodzy, dobra, członek ma już ręce włożone, okej, okay. Czy on się, nie różni się, dobra, oj, już tutaj zaczynamy SL to zdawać popis, w ogóle śmieszne ręce, też spójrzcie, w jakiś sposób takie można powiedzieć karbowane, chyba, tak tu można powiedzieć, chyba można, to mam powodować, żeby nam nie wypadały, no i akurat taki zabieg cenię, bo wiecie, nie ma nic gorszego, a w podróbkach zdarza się to często, że nam na przykład ręce wypadają czy coś, a nie chcielibyśmy, by temu członkowi wypadały ręce, prawda? Mamy tutaj Pokéball, który niestety jest mocnym kłamstwem, gdyż Pokéball narysowany na opakowaniu jest Pokébolowy, biało-czarny, czerwony. Ja tak byłem zdziwiony, że to już nie ma kółeczka, ale jeszcze bardziej moje zdziwienie, jak widzicie, jest większe, gdy bierzemy sobie tego Pokébola do ręki, okazuje się, że to jest zwykła kulka. Aj, pierwsze kłamstewko. Moi drodzy, sam Hipas, o dziwo, nie jest jakoś tragicznie. Okej, okay, jego kolor jest taki dziwny, powiedziałbym, tego Hipasa, ale jakościowo nie jest źle, w sensie, no dobra, jest trochę krzywo nadruk, to w ogóle jest pomarańczowy, czemu jest to pomarańczowy, a powinien być kolor skóry, no dobra, w sensie widzicie, tu mi chodzi o tą szyję, nie, że jest pomarańcz, a powinien być ten, no dobrze, też nie jest, ale spodziewałem się mimo wszystko czegoś gorszego, a wyraz buźki, taki buźkowaty, no, na szczęście czapka jest prawie taka, jak nam obiecują,
Chociaż nawet no bardziej płaska jest, nie? W sensie tu taka w ogóle normalnie zaokrągloną, a tu spójrzcie jaki płaski łeb. Jakby mu co najmniej ten ciężki karton spadł na ten łeb i stąd te uszczerbki na mózgu. Aczkolwiek tu już jest dobrze, tu już zaprezentowany dobrze, ale Pokeball dalej jest kłamstwem. Pokeball dalej jest kłamstwem i również wielkim kłamstwem jest ten Pokeball, spójrzcie tu. Czy tu... Patrzcie jeszcze, czasem nie ma tego Pokebola, ale nie ma, moi drodzy. Również tu z kłamstwem ten Pokeball jest narysowany, że jest normalny, a nie jest normalny, moi drodzy, nie jest. SL Toys. Kłamiecie. Dobra, tak wygląda to. I tu nie wygląda jak właśnie co Pokebolem, więc słabo. A ten Pokeball mógłby mocno uratować sytuację. Złóżmy teraz tą pseudo komórkę. Pokémon Go, jeszcze raz użyję tutaj tego napisu, żebyśmy chyba nie mieli wątpliwości, że to jest kradzione. Jeszcze raz użyję tego napisu. I moi drodzy, no i mam, no i będę miał sporą uwagę. Będę miał niestety sporą uwagę, bo spójrzcie, jak przyjrzymy się temu klockowi, co się tutaj dzieje. To jest jakiś dzypel, plastik niedorobiony. Ale moja główna uwaga będzie się tyczyć tego, że spójrzcie, no dobrze wziąłem naklejkę, dobrze, ona nie jest za bardzo wziąłem. I spójrzcie. Nie wiem, to widzicie, ale ciężko jest tego nie widzieć i ciężko to będzie odzobaczyć. Generalnie rozmiar naklejki jest taki. Widzicie to? Rozmiar naklejki jest taki, moi drodzy. Brawo, SL Toys, brawo! Po prostu macie tam kogoś, kto miał matematykę, albo przynajmniej dobra, olać matematykę. Macie tam kogoś, kto ma linijkę i potrafił to zmierzyć. No po prostu, sami przyznacie, troszkę dramat, a ten element mógł mocno ratować. Pokeball mógł mocno ratować, a nie ratuje. Mamy kłamstwo, mamy, moi drodzy, kłamstwo. Nogi Gengara są fioletowe na opakowaniu, na instrukcji dalej są fioletowe, tu też są fioletowe, a w realności są beżowe. No proszę. Gengar jakąś mutację przeszedł chyba w trakcie leżenia w tym opakowaniu i nogi mu trochę, wiecie, zmieniły kolor. No cóż, trudno. Czy mamy kolejne kłamstwo? Nie, dobra, nie mamy kolejnego kłamstwa. No przynajmniej tyle. Czy tu mamy... Dobra, jest przynajmniej nadruk. I powiem wam szczerze, ten klocek akurat będzie wartościowym klockiem. To jest chyba najbardziej wartościowa część z tego zestawu. Jak te 4 złote, to może być. Bo jest tu minka i jest to nienaklejkowa minka. Więc tutaj jak najbardziej to jest jedyny element, który się broni. Natomiast dobra, wkładamy teraz, montujemy Gengara. Chodź tu Gengar, będziesz gęgał. Brawo. Kluczkozaur, suchar piękny. Gengar, gęgaj. I złożony Gengar ma problemy się złożyć, ale dobre, jakoś się to docisło i wygląda on tak. I akurat tu już poza tym kłamstwem nożnym, no to wygląda jak na opakowaniu, więc nie wygląda jak na opakowaniu. Bo na opakowaniu ma zatkane, tutaj widzicie te dziury w tych okrągłych elementach, a tu nie, tu ma otwarte. I myślę, że będę się czegoś takiego czepiał, bo ja mówię, jak wiecie, kłamstwa na klockach nie lubię, nie trawię i nie akceptuję, moi drodzy. Innymi słowy, powiem tak, troszkę szkoda, bo gdyby, jak to w podróbkach, gdyby, to naprawdę to mogły być najlepsze SL Toysy, jakie miałem. Honoru swojego by nie uratowali, ale byłyby dalej to najlepsze SL Toysy i podobało to za 4 zł, byłyby to znośne SL Toysy, nie byłoby tak źle. Natomiast biorąc pod uwagę liczne kłamstwa, począwszy od Pokebola, począwszy po tą naklejkę, która po prostu wystaje z tragicznym elementem, kłamstwo z kluczkami i nogami, jak wiecie, jeżeli już kupujemy coś takiego i chcemy tych klocków, to chcemy tych klocków, a nie innych klocków chyba, prawda? Lekkie kłamstewko, trochę ten rysunek, render, dobra, tego się uszczepiać nie będę. Brak instrukcji, gdyby były te elementy, to by było dobre, Pokeball by był, nóżki by były dobre i byłaby instrukcja, myślę, że nawet 7 bym dał, a to jak na SL Toys jest bardzo dobrze, bo zazwyczaj oscylują koło 4. W tym wypadku i tak są to, mi chyba i tak są to najlepsze SL Toysy, ale mogę dać tylko 5, 6 max. 6 mi się byłbym, dałbym max, ale to może też dlatego, że lubię poksy i trochę tu działa ten efekt poksów. Aczkolwiek ten klocek jest jak najbardziej wart. Więc jeżeli byście chcieli tylko tego klocka za 4 zł, to można, ale resztę, no niech będzie. Hipek się nie rozpada, ręce chodzą, jedna chodzi ciężej, druga chodzi lżej, nogi chodzą w ogóle ciężko. Hipek, no, też mógłby być lepszy. No moi drodzy, generalnie mogłoby być lepiej, ale tak to już bywa z Chińczykami. Mimo wszystko SL Toys honoru nie uratowały, ale tym zestawem pokazały mi, że jeszcze warto do nich wrócić, jeszcze warto im dać szansę i jeszcze raz pewnie damy im szansę, damy. No po prostu kupimy jakiś zestaw i sprawdzimy, czy kolejny zestaw może będzie lepszy, czy nie będzie. No niestety dla mnie to nie jest zbyt dobre przez te liczne wady, błędy, ale da się tym spokojnie bawić. Nie popłaczecie się i nie będziecie mieli ochoty, żeby was złapali, jak Pokemona nigdy nie wypuszczali, więc można kupić. Tyle powiem, moi drodzy.
Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Miło mi było, że spędzacie tu ze mną kolejny dzień i kolejny czas dla mnie poświęcacie. Nie zapominajcie, że Pokémony są na moim kanale nie pierwszy raz, więc teraz was zachęcam, byście wpadali tutaj na ten film. Zapraszam również do zostawienia subskrypcji wraz z dzwonem, byście w przyszłości innych filmów nie przegapiali, bo nie tylko SL Toys, ale i pewnie Poksy kiedyś wrócą. Dzięki, że byliście tutaj dziś ze mną. Bye!